Moi drodzy, dzisiaj kończymy pierwszy rozdział kazania na górze. Jest to już ostatni obraz, który dzisiaj chcemy omówić, tym samym zamknąć pierwszy rozdział tego nauczania. To jest piąty rozdział Ewangelii Mateusza. Tak się dobrze składa, że akurat w tym momencie udaje mi się zamknąć ten rozdział, bo kolejne wtorki będą usługi innych braci między tym piątym a szóstym rozdziałem. Pozwolę wam troszeczkę odetchnąć od tej narracji kazania na górze, by później wrócić do rozdziału szóstego, który jest zbliżony do poprzedniego, chociaż idzie już troszeczkę w innym kierunku. Ale na pewno będzie znowu głęboko dotykał serca. Serca, po prostu serca, głównie naszych motywacji. Dzisiaj dwa zdania a propos ostatniego tematu. Byliśmy już 3 tygodnie, 3 godziny poświęciłem jednemu z obrazów, piąty kolejny obraz mówiący o zemście, o tym, by nie mścić się, by nie mieć w sobie chęci odwetu. Ostatnio mówiliśmy o tych ilustracjach czterech, które tu są zawarte dosyć dokładnie. Nie będę się już nad nimi skupiał, tylko przypomnę, do czego one prowadzą. Prowadzą one, jak pamiętacie, do tego, aby rozprawić się z czymś najtrudniejszym. Z czymś, z co mamy wielki kłopot się rozprawić, a mianowicie nasza stara natura, nasze ja, które się chce odzywać. Mówiłem ostatnio, że każdy z tych obrazów pokazuje nam, jak Jezus dotyka tego, jak Jezus chce nas przeorać. To są niesamowicie trudne obrazy, zwłaszcza dla Izraelitów, którzy doskonale to rozumieli, i kiedy to się działo, kiedy mieliby być temu posłuszni, to naprawdę musieli zrezygnować ze swojego ja. Będę do tego nawiązywał w niedzielnej usłudze, więc już nie skupiam się dalej na tym. Ale widzicie, ten temat jest tak obszerny, że już 3 wtorki na to poświęciłem, a jeszcze nie jest zakończony. I tak naprawdę, gdybym chciał tak skrupulatnie jeszcze wniknąć w pewne myśli, to musiałbym 4 jeszcze ten poświęcić. Nie zrobię tego już, bo chcę dzisiaj jakby zakończyć ten rozdział. Ale jednak na moment wrócę. Na moment jeszcze wróćmy do tych obrazów, które omawialiśmy ostatnio. W zasadzie to do jednego obrazu, ale zanim ten obraz, to spojrzenie ogólne. Zemsta, śródtytuł. Wiemy, że posługujemy się tym naczelnym zdaniem za każdym razem, które apostoł Paweł wypowiedział w liście do Rzymian. Może otwórzmy to miejsce. Rzymian 12:19 mówi tak: najmilsi, nie mścijcie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, albowiem napisano: pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. Wiele już mówiłem na ten temat, ale chyba nie zwracałem uwagi na to, że jednak istnieje coś takiego jak Boży gniew. Już to dzisiaj tu Marek wspomniał. Że jednak istnieje coś takiego jak Boża pomsta. Apostoł Paweł uczy nas jedno: nie mści się sam. Jeśli jesteś zraniony, jeśli jesteś dotknięty, nie wolno ci samemu szukać sprawiedliwości. Ale z drugiej strony trzeba wiedzieć, że Bóg ją wyegzekwuje. I to jest istotna sprawa. Moi drodzy, tylko musimy tutaj mieć właściwe, dobre zrozumienie. Jeśli jesteśmy zranieni, ktoś nas zranił, to my nie możemy oczekiwać tego, że Bóg wyegzekwuje swoją zemstę. Jeżeli by tak było, to znaczy, żeśmy nic nie zrozumieli. Jeżeli by tak było, że w naszym sercu jest pragnienie czy satysfakcja, że w końcu On dostanie za swoje, no to tragiczny nas stan. Moi drodzy, my czytając ten werset, że mamy to zostawić Bożemu gniewowi, to powinno nas napełnić wielkim przejęciem, wielkim wręcz bólem, że Jemu to zagraża.
Mamy się modlić o to, żeby go to nigdy nie dotknęło, żeby on przyszedł do pamiętania, żeby Bóg nigdy nie okazał swojej sprawiedliwości wobec niego. To jest nasza postawa. My musimy mieć wolne serce. Zobaczcie na następne wersety. Jeśli tedy łaknie nieprzyjaciel twój, czyli ten, który nas zranił, nakarm go. Jeśli pragnie, napój go, bo czyniąc to węgle rozżarzone zgarniesz na jego głowę. No, tu można by było wiele o tym mówić jeszcze. Ale jednym słowem, zawstydzisz go tym. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. I wróćmy jeszcze do jednego z obrazów, który tutaj poruszałem, bo on jest wielowątkowy. Chodzi mi o obraz, który mówi o zasadzie drugiej mili. Pamiętacie tą sytuację, kiedy rzymski żołnierz miał prawo zmusić Żyda do niesienia jego ciężaru jedną milę, a Jezus mówi, idź z nimi dwie. Wiecie, trudne to jest. Co w tym prawie rzymskim było istotą problemu? Przymus. Zwróćcie na to uwagę, przymus. On musiał. Ten człowiek, którego rzymski żołnierz gdzieś tam zahaczył, on nie miał wyboru, on musiał, bez względu na jego chęci, bez względu na jego siły, bez względu na jego możliwości i cokolwiek innego, on musiał, nie miał żadnego wyboru. Człowiek ten najczęściej szedł ze strasznymi emocjami, wściekły, bezsilny, bezradny wobec tej sytuacji, no ale szedł, bo musiał. Powiedzcie mi, czy te negatywne emocje, które mu towarzyszyły, mu pomagały to nieść? Czy to, że szedł z takim poczuciem wściekłości, takim poczuciem obciążenia, z taką zgryzetą, szło się mu łatwiej? Chyba jeszcze trudniej, prawda? I widzicie, Jezus daje niesamowite lekarstwo na te emocje. Jezus daje niesamowite lekarstwo na te takie antidotum na te emocje, które mu towarzyszą. A tym lekarstwem jest idź z nim i drugą milę. Dziwne lekarstwo, nie? Wydawałoby się bezsensowne. Ale słuchajcie, od razu w tym dostrzegamy coś takiego, że jeżeli ktoś ma, nie wiem, ochotę daną rzecz wykonać, nie wiem, z radością, z pasją, z energią, jednocześnie w tym momencie to żądło przymusu wykonania tej czynności znika. Rozumiemy to? Postaram się być na moment bardzo, bardzo praktyczny. Później będziemy mówić o aspekcie bardziej duchowym, ale przez chwilkę aspekt bardzo praktyczny. Słowo musisz znamy? Codziennie nam towarzyszy. Codziennie nam towarzyszy. I to nawet nie codziennie, chyba co chwila nam towarzyszy. W ciągu całego dnia, non-stop, coś muszę. I ty coś musisz. Musisz iść do pracy? No musisz. Ktoś do szkoły, ktoś na studia, ktoś będąc na studiach musi zaliczać egzaminy. W domu musisz zrobić obiad. Mamusia musi przewinąć pampersa. Musi dom posprzątać, musi nakarmić dzieciaka. Kto ma ogród, musi go wykosić i tak dalej, prawda? No musimy. Wiecie, to jest właśnie to samo, co wtedy dłoń rzymskiego żołnierza, która przymusiła. Teraz nie ma rzymskiego żołnierza, ale są okoliczności, które powodują, że pewne rzeczy po prostu musimy robić i nie mamy na to rady. Teraz jest pytanie, z jakimi emocjami to będziemy robić. Wiecie, kiedy będziemy chcieć to zrobić z taką energią, jakbyśmy chcieli dwa razy więcej zrobić, to z tego przymusu przerodzi się w przywilej. Ale to jest nasz wybór, jak do tego podejdziemy. I słuchajcie, tu w tym przypadku, akurat w tym przypadku, to jest dostępne do każdego, nawet świeckiego człowieka. Bo to jest nasza decyzja, z jaką postawą do tego podejdziemy. Jasne, Duch Święty nam w tym pomaga, ale decyzja jest nasza. Najprostszy przykład. Przykład pójścia do pracy.
Słuchajcie, czy ja będę narzekał, że o 5 muszę wstać i pójść, czy zrobię to z radością, nic z faktu nie zmieni. Prawda? I tak wstanę, i tak pójdę. Różnica jest, jak to zrobię. Popatrzcie, kiedy pójdę do pracy, która trwa, załóżmy, no, dla ułatwienia 8 godzin, chociaż to już jest rzadkość, żeby tak by było, ale załóżmy, że ktoś ma taką pracę na etat 8 godzin. I teraz, jeśli on będzie szedł z taką motywacją, jakby był w stanie, idzie z taką chęcią, z taką energią, jakby chciał być tam dwa razy więcej. Wiecie co? To mu to tak przeleci, jakby tam był 4. Faktu nie zmieni. Miał być 8, jest 8. Ale rozumiecie, w jaki sposób można do tego podejść. Można to robić z niechęcią, z narzekaniem, z marudzeniem i wtedy mamy te negatywne emocje, które nam w tym nie pomogą, tylko utrudniają. Jeżeli idziemy z tymi negatywnymi emocjami, to się nam to ciągnie, byśmy tam byli 10 godzin albo i lepiej. Ale to widać. To inni też zauważają, a czasami słyszą, jak narzekamy. Znowu do tej roboty. Ojejku, znowu o 5 będę musiał wstawać. Słyszeliście już to? Mówicie tak? Uśmiechacie się. Uśmiechacie się. Kręcicie głową, że niby nie, ale już nie wiem, jak to tam jest. Zamiast powiedzieć, Boże, dzięki Ci, że mam nowy dzień. Boże, dzięki Ci, że mogę wstać. Mogę sam wstać o własnych siłach. Że dajesz mi siły, że mogę być zdrowy. Wiecie, to dotyczy każdego aspektu. Podałem parę aspektów takich życiowych, ale to dotyczy dosłownie każdego aspektu. Zasada drugiej mili to jest antidotum na nasze narzekanie. Jeżeli będę gotów robić coś więcej, to podstawowe, ten mój obowiązek zrobię z chęcią. Czy to jest biblijne, czy nie? Poszedłem za daleko, czy znajdziemy gdzieś potwierdzenie? Kolosan, 3 rozdział. I wszystko, cokolwiek czynicie, w słowie lub uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu. I werset 23. Cokolwiek czynicie, z duszy czyńcie, jako dla Pana, a nie dla ludzi. Słuchajcie, co tu jest napisane? Cokolwiek. Jest mowa o czynnościach. Bądźmy bardzo praktyczni. Cokolwiek mamy czynić jak dla Pana. A jak się czyni dla Pana? Czy Pan chce widzieć nasze narzekanie, nasze marudzenie? Czy nasz entuzjazm? Ale idźmy dalej, bo to był ten aspekt bardzo, bardzo praktyczny. Idźmy dalej. Wyobraźmy sobie małżeństwo. Wyobraźcie sobie mnie, że biorę teraz akt, biorę przysięgę małżeńską i czytam, co tam jest napisane i postanawiam robić to minimum, to co muszę, to co jest moim obowiązkiem według tego. Bez sensu, nie? Totalnie bez sensu. Nie wiem, czy tak można w ogóle. Ale to jest kompletnie bez sensu. Zobaczcie, moi drodzy, ja jako mąż, jako ojciec prawdopodobnie robię mnóstwo rzeczy, które są moim obowiązkiem, które są ode mnie wymagane, które po prostu muszę robić. Ale robi się ich naturalnie, z miłością, w taki sposób, że nawet nie zauważamy, że są naszym obowiązkiem. Wiecie, i to samo dotyczy relacji naszej z Bogiem. Widzicie, podwyższamy cały czas poprzeczkę. Każde przykazanie może być dla nas obowiązkiem albo rozkoszą. Każde przykazanie, każde, nawet i to, co omawiamy, kazanie na górze, może być trudnym kawałkiem chleba do wykonania, a może być radością. A co jest napisane? Rzymian 13:10, że wypełnieniem zakonu jest miłość. Od tego się wszystko rozpoczyna. Moi drodzy, zasada drugiej mili jest bardzo szeroka. Jak widzicie, można rozpocząć od tej głęboko duchowej prawdy, czyli miłości do Jezusa, z radością wykonywania Jego przykazań, poprzez taką tą mocno konfrontującą prawdę, o której mówiłem
poprzednio, o uśmiercaniu swojego ja, aż po bardzo, bardzo praktyczne, codzienne czynności. Więc tyle uzupełnienia, jeśli chodzi o ten obraz związany z drugą milą. A teraz przechodzimy już do słowa na dziś. Otwórzmy, jeśli jeszcze nie macie, to otwórzcie Mateusza 5 rozdział, werset 43 do końca rozdziału. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. A ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bo jeśli byście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż macie zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czynią? A jeśli byście pozdrawiali tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. Pozwólcie, że rozpocznę od końca. Czyli od wersetu, który zakończa cały rozdział. Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. Gdyby nie fakt, że wiemy, że w Biblii nie znajdziemy żadnego niewykonalnego słowa, to tak w pierwszym odruchu powiemy, no niemożliwe. No jak? Jak można być doskonały tak samo, jak Bóg jest doskonały? No przecież to jest absurd. Racja. W sensie takiej doskonałej moralności, świętości, absolutnie nie. Ale tu jest inne słowo użyte. W greckim odpowiedniku, jeżeli by to przetłumaczyć, to słowo doskonale brzmi jako dojrzały, w pełni rozwinięty, albo spełniony poprzez osiągnięcie celu. O, tak rozumiejąc, to już jest bardziej realne. Wiecie, doskonały czy spełniony, czy spełniony w osiąganiu celu, jakim jest uśmiercanie swojego ja. Realne? Z Bożą mocą realne. Dojrzały w miłowaniu wrogów. Dojrzały w kochaniu tak jak Bóg. To już jest realne, to tak. A więc to jest rzecz, którą na początek chciałem zacytować, ale będę do niej wracał gdzieś tam w międzyczasie cały czas. A teraz wracamy do początku. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. Gdzież takiego coś jest napisane? Faryzeusze zawsze odwołują się do prawa, do Starego Testamentu. Gdzie jest napisane w Starym Testamencie coś takiego? Że będziesz miłował bliźniego swego, a wroga będziesz miał w nienawiści. Nie ma czegoś takiego. Choćbyście jak szukali, takiego w tej formie zapisu nie znajdziecie nigdzie. Ja szukałem, patrzyłem, też po innych pomocach korzystałem. Nie ma czegoś takiego. Ale troszkę zrozummy, skąd to się wzięło. Otóż jest przykazanie kochaj bliźniego swego, jako dokończenie tego, że mamy kochać Boga z całego serca. I tam jest na końcu kochaj bliźniego swego jak siebie samego. I teraz problem cały w tym, jak oni definiowali bliźniego. Dla nich bliźni to Izraelita, to Żyd. I tu się bierze cały problem. Bo oni to tłumaczyli, oni, czyli faryzeusze uczeni w piśmie, rozumieli i uczyli wszystkich tak, że mają kochać bliźniego, czyli Żyda. I co za tym idzie? Skoro ktoś nie jest Żydem, skoro ktoś jest poganinem, to znaczy, że już go mają nie kochać. A dalej, posuwamy się coraz dalej, że ten obcy, ten poganin to wróg, aż dochodzą, że go trzeba nienawidzieć. Moi drodzy, przez takie nauczanie Żydzi, zwłaszcza ci gorliwsi, oni naprawdę myśleli, że Bogu cześć oddają przez to, że nienawidzą innych, że pogardzają innymi. Myśleli, że tak ma być. Parodia Bożego Słowa w wykonaniu faryzeuszy. Dlatego Jezus w pewnym momencie wykorzystał chwilę,
i skonfrontował innego faryzeusza, innego uczonego w piśmie z kwestią, kto to jest bliźni. Pamiętacie? To była sytuacja, kiedy jakiś uczony w piśmie, w uczonym zakonie przyszedł i chciał wystawić Jezusa na próbę. Nieraz było coś takiego. No i zadaje mu to pytanie, jak ma dostąpić życia wiecznego. Jezus mu odpowiada pytaniem o przykazania. On cytuje właśnie to, że będziesz miłował Boga z całego serca i tak dalej. I kończąc, a bliźniego swego jak siebie samego. Jezus mu odpowiada, okej, to tak czyń. A potem jest ciekawe słowo. On zaś, chcąc się usprawiedliwić, zapytał, a kto to mój bliźni? Widzicie, musiało go chyba coś ruszyć. Chyba musiało mu coś zagrać w sercu, kiedy patrzył w oczy Jezusa, kiedy ten mu powiedział, to tak rób. I chyba dlatego chciał zapytać, kto to jest ten bliźni. I pamiętacie, nie będę tego opowiadał przecież, bo dobrze to znamy, Jezus zaczyna mówić o tą przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Jezus mu nie odpowiedział wprost. Jezus mu powiedział tą przypowieść, kto był poszkodowany Żyd, kto przechodził obok. Inny Żyd, czyli według ich nauczania bliźni, prawda? A ten bliźni go olał. Przeszedł sobie, jeszcze funkcyjny. Drugi tak samo. Wiecie, i Jezus używa znowu, jak to Jezus często robi, najmocniejszego z przykładu. Samarytanin. Wiecie, gdyby chociaż użył Greka albo kogoś innego, łatwiej by im to było przełknąć. Ale Samarytanina, najbardziej znienawidzonego. I potem Jezus mu zadaje pytanie, to kto jest tym bliźnim według ciebie? I jemu to musiało przejść przez gardło. Musiał to przyznać. Musiał to powiedzieć. I powiedział, no ten, który udzielił mu pomocy, czyli Samarytanin. A więc Jezus wykorzystał tą sytuację i jakby sprowokował, czy wręcz zmusił go do tego, aby powiedział wyraźnie, kto jest jego bliźnim. Nie chcę faryzeuszy usprawiedliwiać. Nie potraktujcie tych następnych kilku słów jako usprawiedliwianie przekręcania Bożego Słowa. To jest tylko jakby taki, żebyśmy zrozumieli, skąd wzięła się ich teologia. Wiecie, bo Stary Testament daje troszkę argumentów, które przemawiają za nimi. Czasem trudne są słowa w Starym Testamencie. Kiedy czytamy, że kogoś trzeba wytępić do zera. Na przykład Amaleka. Albo Jerycho jako obłożone klątwą. Albo wytępić narody, które zamieszkiwały ziemię obiecaną. Do zera wytępić. A nie czyta się nam czasem dziwnie psalmów? Kiedy czytamy takie trudne słowa, sparafrazuję to, bo to bardzo różnie brzmi, ale generalnie chodzi o to, że psalmiści mówią jakby niech przyjdzie zagłada na naszych wrogów. To tak brzmi trochę dziwnie, prawda? Czasem z tym mamy problemy. I prawdopodobnie uczeni w piśmie i faryzeusze na tym musieli się wzorować, oczywiście błędnie, żeby wyciągnąć takie wnioski. Moi drodzy, wszystkie te fragmenty, które tutaj mówię i z psalmów i wszystkie te inne, musimy ich dobrze rozumieć. One nie mają kontekstu osobistego. One nie mają kontekstu wrogości między ludźmi. Tam jest kontekst prawny. To jest ogłaszanie wyroku sądowego. To jakby w autorytecie Bożym jako sprawiedliwego sędzi ogłaszać wyrok nad wrogami, którzy się nie podporządkowali Bożej łasce i miłości. W ten sposób to należy rozumieć. A zobaczcie, sam Jezus. Z jednej strony w kazaniu na górze mówi, że mamy miłować wrogów, a z drugiej strony rozdział 23 Mateusza. To jest jedna wielka, nie wiem jak to powiedzieć najgodniej, brakuje mi łatwego słowa. Krytyka, no niech będzie, najłatwiejsze, najprostsze, wobec faryzeuszy. Przecież tam się sypią gromy. I nie wiem, ile razy Jezus używa słowa biada wam, biada wam, biada wam. Pod koniec mówi, jak chcecie ujść przed wyrokiem wiecznej kary. To nie jest łagodny język.
Ale dlaczego? Jezus nie jest urażony sam w sobie, że jemu dokuczają. Jezus ogłasza wyrok nad nimi, jeśli się nie opamiętają oczywiście. Moi drodzy, Jezus mówi, kochajcie swoich wrogów. Czyli i obcych, i pogan, ale tu jest wyraźny kontekst, jak cały czas relacji. Czyli tych, którzy wyrządzają wam krzywdę. Wróg w pojęciu ten, który zaraz dam za skórę. Jesteś zraniony? Nie szukaj odwetu, to raz. Przebaczaj. Zrób więcej niż trzeba. Mówię o poprzednich krokach. A dzisiaj Jezus dokłada, kochaj. Kochaj i czyń czyny miłości. Ten szósty obraz, który dziś omawiamy, jest jakby podsumowaniem poprzednich pięciu. Zobaczcie, nie wiem, czy pamiętacie, ostatnio próbowałem was ciągnąć za język, dziś tego nie będę już robił. Tych pięć obrazów, gdybyśmy się cofnęli, pierwszy obraz można sparafrazować nie gniewaj się, czyli usuń gniew. W domyśle przebacz, a dziś Jezus jakby na podsumowanie mówi i kochaj. I kochaj tego, którego ci trudno kochać. Drugi obraz był nie cudzołóż. Jeżeli nawet doszło do zdrady w małżeństwie, ta druga strona czuje się zraniona, to znowu jest apel Jezusa, przebacz, nie dopuść do rozwodu i kochaj. O, chyba już połączyłem dwa następne, bo rozwód to był trzeci obraz. Czwarty to jest kwestia przysiąg, kwestia krzywoprzysięstwa. Pamiętacie, Jezus tam kończy, niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie, czyli prosta, uczciwa. I w końcu ten piąty obraz, który już tak mocno ostatnio omawiamy, czyli nie mści się. Mamy teraz to wszystko na świeżo. To, co mówiłem ostatnio, moi drodzy, jedyna rzecz, która jakby uzdalnia nas do tego, aby nie szukać zemsty. Jedyna rzecz, która uzdalnia nas do tego, by nie oddawać uderzeniem, a wręcz nastawić drugi policzek, by dać jeszcze płaszcz, choć tak naprawdę szaty byśmy nie musieli, aby iść drugą milę. Jedyna rzecz, która nas do tego uzdalnia, to jest śmierć własnego ja. Ale moi drodzy, Jezus idzie dalej, głębiej z tym przesłaniem. Bo zobaczcie, wszystkie te dotychczasowe obrazy koncentrowały się na jakiejś negacji. Nie, 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 nie gniewaj się, nie cudzołóż, nie dopuść do rozwodu, nie składaj przysiąg, nie mści się, wszystko jest jakby nie. A tutaj mamy ten pozytywne zakończenie, pozytywne uzupełnienie, które mówi kochaj. I teraz zaczyna się sedno przesłania. Kochaj niezależnie od tego, kto to jest i co ci zrobił. A to nie jest takie proste. Ale 48 werset mówi, bądźcie wy wtedy tak doskonali, jak Ojciec was niebieski doskonały jest. A jak jest nasz Ojciec doskonały w tym kontekście? Jest to wytłumaczone w 45. Tu jest postawa Ojca. Bo słońce Jego wschodzi nad złymi i dobrymi. I deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Zobaczcie, moi drodzy, tutaj jest pokazane cecha Boga, że On jest jednakowy do wszystkich. Jego ogólna przychylność jest absolutnie jednakowa dla wszystkich. Jego błogosławieństwo jest jednakowe dla pobożnych i dla morderców. I dla jakichś zwyrodnialców, dla dobrych i złych. Daje tą samą łaskę, daje tą samą możliwość pokuty. Każdemu taką samą. Moi drodzy, dlaczego? Dlaczego Bóg tak postanawia? Dlaczego Bóg tak robi? Dlatego, że On nie patrzy na człowieka. Nie patrzy, co ten człowiek zrobił. Nie patrzy, co ten człowiek, jakim on jest. Jest człowiekiem. Godnym Jego łaski. Patrzy na siebie. Bóg patrzy na to, jaką cechę On ma, a On jest miłością. I dlatego kocha bezwarunkowo każdego. Jasne, że kiedy się ten człowiek nie opamięta,
no to poniesie konsekwencje oczywiste. Ale widzicie, jest to dla nas przesłanie. Bądźcie wy doskonali jak wasz ojciec w miłości. Zaczyna się robić coraz cieplej. Czyli co? My tak samo mamy kochać każdego człowieka bez względu na to, jakim jest. Bez względu na to, co mi zrobił albo czego mi nie zrobił, a powinien był zrobić. Bez względu na to, czy mnie zranił albo jak bardzo mnie zranił. Bez względu na to, że być może spodziewam się, że będzie ranił mnie dalej. Mam go kochać tak samo, bo mam mieć miłość Bożą. Mam być tak samo doskonały w miłości jak ojciec. Dlatego mam kochać bez względu na to, kim ten człowiek jest. Wyobraźmy sobie tak po ludzku. Na chwilkę odłóżmy kazanie na górze. Wyobraźcie sobie teraz mnie, patrząc po ludzku. Dam przykład. Kogoś muszę wybrać z was. Sebastian jest tutaj blisko. Załóżmy, że z Sebastianem mam świetne relacje. Super. Przyjaciel, do rany przyłóż. A z Darkiem? Siedzi obok? Kiepsko. To jest przykład. Zrozumcie, Darka bardzo kocham, on mnie też, mam nadzieję. I nie ma nic między nami, żebyście dobrze rozumieli. Ale używam tego jako przykładu, żebyśmy to rozumieli. Wyobraźcie sobie, że mam z nim napięku. Nie lubię go, no. Bo nie wiem, bo się głupio uśmiecha, bo ma inny temperament ode mnie. Po prostu nie lubię, no. A jeszcze mi zaraz zaskoczył ostatnio. Więc teraz tak po ludzku całkowicie. Powiedzcie mi, kogo mi łatwiej kochać? Trudne to jest odpowiedzieć? Bo takie milczenie... No proste, nie? To jest takie naturalne. To jest naturalne. Problem w tym, że jeżeli pójdziemy za tym, co naturalne, to jesteśmy w bardzo niebezpiecznym miejscu. Zaraz wam to udowodnię. Przeczytajmy sobie z Ewangelii Łukasza tym razem. Ten sam fragment, ale z Ewangelii Łukasza. 6, werset 32 i poniższy. Czy sądzicie, że zasługujecie na uznanie, bo kochacie ludzi, którzy was kochają? Tak przecież postępują nawet grzesznicy. Cóż w tym nadzwyczajnego, że wyświadczacie dobro tym, którzy tak samo postępują w stosunku do was? Na to stać nawet grzeszników. Jeśli pożyczacie pieniądze tylko tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakiego możecie oczekiwać uznania? Nawet najgorsi grzesznicy pożyczają sobie pieniądze i chcą dostać z powrotem tyle samo. Wy zaś czyńcie coś więcej. Kochajcie nawet swoich wrogów, wyświadczajcie im dobro i pożyczajcie im, nie oczekując w zamian niczego. Wasza nagroda w niebie będzie wtedy wielka i będziecie zachowywać się tak, jak przystoi dzieciom Boga. On przecież jest dobry również dla ludzi niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, inny przykład mówi doskonali, tak jak wasz ojciec w niebie. W Ewangelii Mateusza mamy napisane takie ciekawe słowo. A jeśli pozdrawiacie tylko braci swoich, cóż osobliwego czynicie? Cóż osobliwego czynicie? Co z tych fragmentów wyskakuje nam najmocniej? Różnica. Różnica. Moi drodzy, musi być różnica. Jeśli jej nie ma, jeśli byśmy postępowali w sposób naturalny, to znaczy, że nie ma różnicy. Cóż osobliwego czynicie? Jeżeli nie jest widoczna różnica, jesteście tak jak ten świat. Moi drodzy, musi być różnica między kimś, kto jest Bożym dzieckiem, kto jest obywatelem Królestwa Niebios, a tym, który nim nie jest. Może być i religijny, może być i moralny. Ale musi być różnica i to zdecydowana. Biblia wielokrotnie podkreśla tą głęboką różnicę. Dzisiejsze chrześcijaństwo jakby chce ją zatrzeć. Wielokrotnie. Prawda, w pewnych aspektach musimy mówić językiem zrozumiałym dla tego świata, to prawda. Ale nie możemy iść na kompromisy. Nie możemy zacierać różnicy między dzieckiem Bożym a światem.
Jezus mówi w tym fragmencie jakby coś takiego. Słuchajcie, celnicy, grzesznicy, czyli ten świat, oni też mogą być dobrzy. Odkrycie? Nie. Oni też mogą być dobrzy. Zobaczcie, też kochają, też wyświadczają dobro, też pożyczają pieniądze, też zachowują się uprzejmie. Tyle, że do swoich przyjaciół. Wiecie, gdybym postępował w sposób naturalny, czyli bardziej w tym obrazie bliżej mi do Sebastiana niż do Darka, to jestem tak jak jeden z nich. Rozumiemy to? Jeżeli nie ma różnicy, to jestem tak jak ten poganin, tak jak ten grzesznik i celnik. A Jezus mówi, musi być różnica. I to zdecydowana, bo jeśli nie ma, to czym wy się różnicie od tego świata? Moi drodzy, zaakcentuję jakby trzy poziomy różnicy, o których tu mówi Pan Jezus. Pierwszy poziom. My jako Boże dzieci mamy iść dalej, mamy iść głębiej. Każdy może iść jedną milę, ale ja i ty mamy iść drugą. Każdy może kochać przyjaciół, ale ja i ty mam kochać wrogów. Zakładam, że każdy może przebaczyć. Ale ja i ty mamy przebaczać ciągle, nawet świadomości, że będziemy ranieni cały czas. Więc pierwszy jakby poziom tej różnicy między nami a światem jest to, że po prostu mamy iść dalej niż oni. A to był dopiero pierwszy poziom. Drugi to nie tylko to, że mamy zrobić coś więcej niż oni. Boże dziecko, obywatel Bożego Królestwa ma czynić coś, czego ten świat w ogóle nie jest w stanie uczynić. Wiecie, w tym świecie żyje wiele ludzi wspaniałych, dobrych, moralnych. Nieraz nas mogą nawet zawstydzić swoim życiem i postępowaniem. Ale i tak bez Bożego Ducha pewne rzeczy po prostu nie są w stanie ogarnąć. Nie są w stanie, bo to dla nich jest już zupełna abstrakcja. Ale Boże dziecko ma w sobie to coś, co nawet nie da się jakoś racjonalnie wytłumaczyć. Przez moc Ducha Świętego jesteśmy zdolni do rzeczy nienaturalnych, o których mówiliśmy poprzednio. I trzeci poziom, nie tylko, że mam robić rzeczy, które do których nie są zdolni inni w tym świecie, ale mam być taki jak Bóg. Ale mam być taki jak Bóg w swojej naturze. Ciągle kłania się nam ten werset 48. Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. Czyli kopia Boga na ziemi. Takimi mamy być. Moi drodzy, wydaje się nam to trudne. Wydaje się nam to niemożliwe. Niekoniecznie. Zobaczmy na werset 35. A to jest Ewangelia Łukasza 6:35. Synami Najwyższego będziecie. Kiedy? Kiedy właśnie będziemy w ten sposób funkcjonować. Czyli będziemy nazwani Bożymi synami. Będziemy jak Bóg w swoim charakterze, w Jego cechach. Moi drodzy, podsumowując ten wątek, chrześcijanin musi być radykalnie inny niż ten świat. I to brzmi jeszcze całkiem. Ale spróbujmy to przerobić na pytanie. Pytanie, które będzie dla nas lustrem. I teraz, moi drodzy, spróbujmy stawić się samych siebie do tego lustra. Czy ja mam w sobie to coś, co trudno nawet wytłumaczyć, czy wytłumaczyć w tym naturalnych kategoriach. Czy w moim życiu jest coś, czego nie można znaleźć w ludziach tego świata? Czy w moim życiu jest coś większego, coś potężniejszego, co tak naprawdę mogę wytłumaczyć tylko relacją z Nim? Czy na pewno widoczna jest różnica? Bo wiecie, kiedy życie
możemy obserwować, to czasem mam wrażenie, że niechrześcijanie mogą wyprzedzać nas. Czasem łatwiej przebaczają. Czasem łatwiej odbudowywują relacje. Kontrolujmy, moi drodzy, życie nasze w lustrze Bożego Słowa. Bycie co, bo chrześcijaństwo jest radykalne. Chrześcijaństwo jest radykalne. Albo mam charakter Pana Jezusa i jestem solą tej ziemi, albo będę jako sól wyrzucony i podeptany przez ludzi. Wiecie, czy ta radykalność chrześcijaństwa, czy ta radykalność drogi za Bogiem wydaje się nam zbyt trudna, zbyt niemożliwa? Powiem wam, że nie. Nie musi, absolutnie nie. Naprawdę nie. Zależy, jak na to spojrzymy. Jeśli ktoś chce wziąć tekst, patrzy na kazanie na górze czy wiele innych i powie sobie, dobra, biorę się w garść. Postaram się tak żyć. Dołożę wszelkich sił i starań. Już jesteś przegrany. Nie ma szans. Nie ma szans. O własnych siłach nie ma szans. Niemożliwe. Ale tajemnica sukcesu, moi drodzy, tajemnica sukcesu tkwi w tym, co przeczytaliśmy. Raz jeszcze wróćmy do wersetu 45. Abyście byli synami Ojca Waszego, który jest w niebie. Wystarczy. W zasadzie to chcę zwrócić uwagę na dwa słowa. Synami Ojca. Synami Ojca. Zobaczcie, tu nawet nie jest powiedziane synami Boga, który jest w niebie. Synami Ojca. Ja już to chyba raz kiedyś tu mówiłem. Wyobraźmy sobie ten ziemski obraz. Często syn jest bliźniaczo podobny do swojego taty. Może nie zawsze, ale bywa tak. I to dosyć często. Prawda? I to trochę czasem wygląda w podobieństwie fizycznym, ale najbardziej w tym, jak się zachowuje. W reakcjach, w tym, jak mówi, czasem nawet w poczuciu humoru, które jest prawie takie same, w tym, jak się uśmiecha, w tym, jak reaguje. No, naprawdę czasem można gołym okiem powiedzieć, no kopia taty. A powiedzcie mi, ile ten syn włożył wysiłku w to, żeby takim być? Ile ten syn się namęczył, żeby być kopią taty? Nic. To dzieje się wszystko naturalnie. Po pierwsze, otrzymał to w genach. A po drugie, to jest czas spędzony z tatą. W sposób najbardziej naturalny. Cały czas ocierają się o sobie. Choćby nawet nie mieli najlepszych relacji. To i tak są po prostu. I to dziecko, patrząc na tatę non-stop, nasiąka. Bo nie może inaczej. Moi drodzy, to samo dzieje się z relacją z naszym Ojcem w niebie. Po pierwsze, otrzymujemy nowe duchowe geny, kiedy naradzamy się na nowo. Zgadza się? Nowe życie, nowe pragnienia, nowe priorytety, nowa tożsamość. Mamy nowe duchowe geny. Ale kluczowa sprawa. Czas spędzany z Ojcem. Kluczowa sprawa. Bez tego nie ruszymy. Czas spędzany z Ojcem spowoduje, że nim nasiąkniemy. Nie musimy się spinać. Tak jak tu ostatnio ktoś mówił, chyba pastor Wojtek, że owoce na drzewie nie spinają się. Nie męczą się, żeby się powiększyć, żeby urosnąć, żeby się wykolorować. Po prostu są. Po prostu odżywiają się sokami tego drzewa. Więc to jest to samo, co w tej relacji ojciec-syn. Moi drodzy, abyście byli synami Ojca. Synami Ojca. To rozwiązuje wszystko. Moi drodzy, tylko z pozycji dziecka, tylko z pozycji relacji z Ojcem,
Tylko z pozycji miłości możliwe jest to, aby Boże Słowo dokonywało w nas tych radykalnych zmian. Że staniemy się prawdziwie solą tej ziemi, że rzeczywiście będziemy tacy jak On. Nie myślimy, że to spadnie nam z nieba tak od po prostu. Nie, to jest praca. To jest cena do zapłacenia, ale możliwa. I w zasadzie to jest droga jednokierunkowa. Jeżeli chcemy poważnie traktować Boga, to w zasadzie nie mamy innego wyjścia. Ten obraz tej soli bardzo do mnie przemawia. Ja kiedyś tu o tym mówiłem. Ta konsekwencja jest straszna. Będziecie wyrzuceni i podeptani, jeżeli pozwolicie się zmieszać z tym światem. Jeżeli nie będziecie absolutnie różni od tego świata. Sól jest tak strasznie różna od substancji, na którą działa. Jezus tu podkreśla tę różnicę. Cóż osobliwego czynicie, jeśli się zachowujecie tak samo? Jeśli kochacie tych, którym łatwo was kochać. Kochajcie wrogów. Kochajcie tych, których nie lubicie. A przyjaciół też. To jest jasne. Ale to jest łatwe i naturalne. Moi drodzy, zakończę pewnym pytaniem. Kończę dzisiejszy wykład tym pytaniem i cały ten rozdział, bo to pytanie odnosi się do całego tego rozdziału. I to pytanie chcę postawić samemu sobie. Jeśli chcecie, postawcie go sobie też. Albo chcecie, czy nie chcecie, stawiajcie go sobie też. Czy jest we mnie coś szczególnego? Coś, co ewidentnie odróżnia mnie od tego świata. Wiecie, i nie pytam tu o to, co ja robię dla Boga. Ile Mu służę, ile się modlę, ile chodzę do zboru. Ale pytam o coś innego. Czy jest we mnie coś z charakteru Ojca? Powinno być. Bo skoro Bóg jest moim Ojcem, to musi być widoczne. A jeżeli nie jest, to coś tu nie gra. To coś tu nie gra. To na kolana. Mówię to do siebie i do każdego z nas. I szukać fundamentów. Czy jest we mnie coś z charakteru Ojca? Cóż osobliwego czynicie? To jest pytanie, na którym chciałbym zakończyć. Po krótkiej przerwie na usługi innych braci będziemy kontynuować kazanie na górze z kolejnego rozdziału. Niech was Bóg błogosławi.